pomoc. Nareszcie panowie cię zesłali. Jesteście wolni. Słyszycie, chłopy? Wracamy do domów! Zanim odejdziecie, opowiedzcie mi o salamandrze. Trzymali nas w obozowisku. Pracujących grup jest więcej. Jedną z nich można podobno znaleźć w pobliżu dawnej przesieki. Dzięki. Oto posłaniec panów podnosi mnie z klęczek, zrywa i precz ciska kajdany. Cześć, mały. To ty jesteś zaginionym dzieckiem cyglarzy? Nad obcymi wodami siedziałem i płakałem, wspominając ojczyznę. A więc nie porwali cię ani druidzi, ani driada. Niech będzie błogosławiony, który niesie miecz nieprzyjaciołom moim. Nie ma za co. Szoruj do domu. Bo któż jest ponad panami? Tak, do widzenia. Thank you.
Dzięki niech będą panom, nasz wybawca. Jesteście wolni. Jak możemy się odwdzięczyć? Co wiecie o Salamandrze? Założyli bazę w dawnym obozowisku nieludzi. Rozplenili się jak robactwo. Potrzeba armii, żeby ich stamtąd wykurzyć. Wejście do obozu to samobójstwo. Dziękuję. Thank you.
Uwolniłem wszystkich cyglarzy. Dzięki nim wiem więcej o obozie Salamandry. Dziękuję, Białowłosy. Wszystkie skarby świata nie wystarczą, by wynagrodzić twoją odwagę. Jeśli istotnie chcesz dopaść wszystkich bandytów, udaj się do Hierofanta w Gaju. Druidzi śledzą Salamandrę. Tak zrobię. Zastanawiałam się nad nagrodą i już wiem, że zasługujesz na najlepsze, co możemy ci dać. O, to błogosławię cię błogosławieństwem panów i przyjmuję do naszej wspólnoty. Od tej chwili możesz nurzać się w świętych wodach bagna z radością w sercu. Zaprawdę, czuję się zaszczycony, bo któż jest ponad panami? Nie ma nic do roboty. Thank you.
Gwynblade. Gwynblade? Co to znaczy? Biały wilk. Znasz mnie? Nigdy cię nie spotkałam, ale słyszałam o tobie. Zapewne wiesz o mnie więcej niż ja sam. Straciłem pamięć i nie znam swojej przeszłości. Może to lepiej? Są osoby i wydarzenia, o których lepiej nie pamiętać. Niemniej jednak współczuję ci. Możesz mi jakoś pomóc? Ja? Skądże? Nie znam się na leczeniu. Może moje siostry z Brokilonu mogłyby ci pomóc, ale Brokilon leży daleko stąd. Opowiedz mi o Brokilonie. Brokilon to niedostępna dla człowieka puszcza. Ojczyzna Driad. Królowie ościennych krain pragną zagarnąć las dla siebie. Dlatego na granicach wciąż trwają walki między ludźmi i driadami. Kto wygrywa w tej wojnie? Nasze łuczniczki są niezrównane, ale pomyśl chwilę, Wiedźminie, i sam sobie odpowiedz na swoje pytanie. Myślisz, że długo możemy się opierać brutalnej i bezmyślnej sile, która uczyniła z ludzi władców świata? Więc zgadzasz się z elfami i krasnoludami, które walczą o swoją niepodległość? Z tymi dużymi dzieciakami? Oni już dawno zgubili sens walki. Pozostała im tylko żądza krwi i odwetu oraz pogarda dla ludzi. Nie widzą, że przez to sami stają się jak ludzie. My tylko bronimy domu, Gwynblade. Nie próbujemy zepchnąć ludzi do morza. Dlaczego nie dogadacie się jakoś z ludźmi? Bo z wami nie można się dogadać. Każde ustępstwo traktujecie jako przejaw słabości, a każdy akt dobrej woli uważacie za podstęp. Nigdy nie zaakceptujecie naszej inności. Nigdy. Opowiedz mi o driadach. Naszym domem jest Brokilon, naszą panią Aitne. Żyjemy w zgodzie z lasem. Nikt nie potrafi poruszać się w gęstwinie lepiej niż my. Nikt też nie zna tak wielu leśnych sekretów. Jesteście szczęśliwe? Pod tym względem nie różnimy się od ludzi. Mamy swoje radości i smutki, chociaż nadchodzi nasz zmierzch. Wojna z ludźmi trwa, jest nas coraz mniej, a granice Brokilonu się kurczą. Co tutaj robisz? To tajemnica. Mogę tylko zdradzić, że przy okazji z przyjemnością odwiedzam ten gaj pełen pięknych i starych drzew. Bywaj. In Wetstrade Kamwenkerme. Słucham cię, wędrowcze. Bywaj. Kadmil Gwynblade. Co tu robisz? Dlaczego nie jesteś ze swoimi? Gaj druidów jest dobrym schronieniem. Mogę tu spokojnie myśleć i planować. Wyprawa do Wyzimy byłaby niepotrzebnym ryzykiem. Zresztą część komanda już tam jest i wykonuje pewne zadanie. Dlaczego tak bardzo nienawidzisz ludzi, Eivin? Dlaczego? Domyślam się, że nie pytasz o ideologię, sprawiedliwość dziejową i tym podobne sprawy. Chcesz usłyszeć jakiś mroczny sekret, który skrywam w głębi duszy? Dobrze się domyślasz. Odpowiem na twoje pytanie, jeśli ty odpowiesz na moje. Zgoda. Mieszkałem kiedyś wśród ludzi, w dużym mieście, jako w pełni zasymilowany członek społeczności. Byłem uczciwy, kulturalny, szanowałem wszystkie idiotyczne zwyczaje i prawa. Żyłem w ten sposób przez długi czas. Oszukiwany, wyszydzany, czasami nawet bity i okradany. Nie pałałem nienawiścią do ludzi. Czułem się lepszy. Mówiłem sobie, że oni po prostu nie są w stanie zapanować nad własnymi słabościami. Okradano mnie 3 razy częściej niż innych. Na drzwiach mojego domu malowano fekaliami rasistowskie hasła. Przez kilka lat zastanawiałem się, dlaczego spotyka mnie taki los. Co zrobić, żeby żyć spokojnie i szczęśliwie? I wiesz, co zrozumiałem? Nie, ale na pewno mi powiesz. Że popełniłem błąd. Od samego początku się okłamywałem. Tak jak księżyc nigdy nie dogoni słońca, tak też ludzie nie zmienią się nigdy. Pozostaną egoistyczni, zawistni małostkowi.
nadal będą bać się i niszczyć wszystko, czego nie rozumieją. Później sprawy potoczyły się szybko, ale to już inna historia. Rozumiem. Upodobniłeś się do ludzi? Nie, Geralt. Zdecydowanie nie. A ty, Wiedźminie? Kim jesteś? Też doświadczyłeś ludzkiej ciemnoty i nienawiści. Myślę, że to ty próbujesz zatrzymać słońce. Elfy niczym się dla mnie nie różnią od ludzi. Nie rozumiem was i nie podoba mi się wasza arogancja. Śnicie o zamierzchłych czasach, które nigdy nie wrócą, choćbyście nawet zabili wszystkich dłan. Zobaczymy. Masz dla mnie jakieś zadanie? Misję. Nie do końca związaną z walką o wolność. Jeśli mam pomóc, to... Natknęliśmy się na informację, że w kanałach pod Wyzimą znajduje się zrujnowana świątynia elfów. Podobno przez jakiś czas przebywała w niej Lara Doren. Któż to taki? Jeśli zechcesz nam pomóc, dowiesz się wszystkiego. W każdym razie wysłałem tam komando i nie mam od nich żadnej informacji. Boję się, że coś im się stało. Mógłbyś to sprawdzić? Postaram się. Dobrze więc. Chętnie posłucham historii o Larze. Lara Doren Epsiadal była elfią czarodziejką, Enseverne, wiedzącą, jedną z nosicielek zagadkowej nawet dla nas elfów Hen Iker, starszej krwi. Los chciał, że Lara zakochała się w ludzkim czarodzieju, Kregenanie z Lod. Jednak ludzie nie mogli tego zaakceptować. Zaczęły się prześladowania elfów. Żadne błagania nie zmiękczyły kamiennych serc bezlitosnych i okrutnych dłan. Gdy Lara, prosząc o litość, już nie dla niej, ale dla jej nienarodzonego dziecka, uczepiła się drzwi karety, na królewski rozkaz Zbirkat uderzył kordem i odrąbał jej palce. A gdy w nocy mróz ścisnął, Lara wydała ostatnie tchnienie na wzgórzu wśród lasów, rodząc córeczkę, którą chroniła resztką tlącego się w niej jeszcze ciepła. I choć wokół była noc, zima i śnieżyca, na wzgórzu zapanowała nagle wiosna i zakwitły fenełet. Po dziś dzień takie kwiaty rosną tylko w Dol Blatana i na wzgórzu, gdzie skonała Lara. Sam rozumiesz, jak ważne są dla nas pamiątki, które po niej pozostały. Była kimś wyjątkowym. Tego, jak wielką stratę ponieśliśmy, nie da się opisać słowami w żadnym języku. Bywaj. In Wetstrada. In Wetstrada Camwen Karma. Witaj, wędrowcze. Witaj. Czy moje starcze oczy mnie mylą? Czy to Geralt, słynny biały wilk? W rzeczy samej. Skąd mnie znasz? Wiele o tobie słyszałem od naszego wspólnego znajomego, Myszowora. Straciłem pamięć. Niestety nie wiem, kim jest Myszowór. Może potrafię ci pomóc, gdybyś zechciał zostać wśród nas kilka lat. Przykro mi, ale wzywają mnie ważne sprawy. Tak, biały wilku. Witaj, czcigodny. Waska mówiła, że możesz mi pomóc w sprawie dziwnych bandytów ze znakami salamandry. Witaj, biały wilku. Wiem, co cię sprowadza. Słyszałem to w szumie wiatru tańczącego w koronach drzew.
Widziałem oczami zwierząt. Wiesz, czemu przychodzę? Walczysz z salamandrą. Uratowałeś wielu ludzi i ocaliłeś wiele stworzeń przed ich plugawymi eksperymentami. Nie możesz dostać się do ich sekretnej bazy. Jest dobrze strzeżona. Nawet samotny wilk nie da rady przedrzeć się przez zabezpieczenia. Wszystko się zgadza. Możesz mi pomóc? Chyba tak. Dowódca salamandry chce zmusić nas, byśmy wykorzystali magię natury do ich celów. Zaproponuję mu spotkanie na neutralnej ziemi. Wtedy nasze szanse będą równe. Zgoda. Czego ode mnie oczekujesz? Przynieś mi grzyb zwany psilocybem, który rośnie w jaskini strzeżonej przez kuroliszki. Jest mi potrzebny do sporządzenia próbki mikstury, która zachęci salamandry do tego spotkania. Kiedy spotkamy się z przywódcą salamandry, postaram się pomóc ci w walce. Mam grzyby, o które prosiłeś. Wspaniale! Teraz dodam je do mikstury. Próbkę dostarczymy z pomocą sił natury. Zaniosą ją ptaki. Czy spotkanie jest przygotowane? Tak. Możemy ruszać, jak tylko będziesz gotowy. Wspominałeś, że mamy wspólnych znajomych. Można tak powiedzieć. Mój dawny znajomy od pokera, Myszowór, wspominał czasami o tobie. Niestety już dawno nie mieliśmy okazji się spotkać. Również grywam, więc jest szansa, że kiedyś spotkamy się przy pokerze. Gdy nauczysz się grać jak zawodowiec, przyjdź do mnie. Zobaczysz, co to znaczy prawdziwy poker. In Wetstrada Kamuen Karma. Tak, biały wilku? Co sądzisz o Skojatel? Nie interesują mnie konflikty polityczne. My, druidzi, przetrwamy wszystkie zawieruchy, ponieważ nie jesteśmy zagrożeniem. Nie mamy nic, na czym zależałoby królom, cesarzom i innym władcom. Oni zaś wiedzą, że nam niepotrzebna ich władza. Mogliby mieć za złe udzielanie schronienia wiewiórkom. Pomagamy wszystkim potrzebującym, jeśli tylko szanują nasze obyczaje. Ludziom i nieludziom. A elfy to dzieci lasu. Szanują i rozumieją naturę. Ludzie nie rozumieją natury? No, nie wszyscy, niestety. Rzeki w okolicach dużych miast są zatrute odpadami z manufaktur. Lasy wycina się bez opamiętania. Gatunki pospolite jeszcze kilkadziesiąt lat temu teraz są rzadkością. Pojmuję. Tak, biały wilku. Mówiłeś, że ruszymy, jak będę gotów. Czyli możemy ruszać. Przygotowałeś sobie zapas tych twoich wiedźmińskich eliksirów? Nie jestem jeszcze gotowy. W takim razie daj mi znać, jak będziesz chciał wyruszyć. Bywaj.